Zapraszam do opisu, tam znajdziecie ciekawe kanały, które być może też Was zaciekawią. Stal zaworowa, odmiana stali żarowytrzymałej wykorzystywanej do wytwarzania zaworów silników spalinowych. Stalami zaworowymi są H9S2, H10S2M, 4H14N14W2M, 50H21G9N4. Zawory dzielą się ogólnie na ssące, dolotowe i wydechowe, wylotowe. Maksymalna temperatura zaworów ssących w czasie dłuższej pracy silnika z pełną mocą wynosi od 450 do 550 stopni Celsjusza. A wydechowych nawet 750 stopni Celsjusza. Temperatura zaworów dolotowych jest mniejsza, gdyż są omywane świeżym ładunkiem, natomiast wydechowe spalinami. Zawór ssący ma za zadanie otwarcie się w odpowiednim momencie cyklu ssania silnika w celu zassania mieszanki paliwowo-powietrznej lub powietrza do cylindra silnika. Po napełnieniu cylindra mieszanką następuje zamknięcie zaworu, aby mieszanka mogła być sprężona. Zawór wydechowy otwiera się, uwalniając drogę dla rozprężonych w suwie pracy gazów. Po wyrzuceniu spalin z cylindra zawór wydechowy zostaje zamknięty. Zawory ssące danego silnika mają zawsze większe średnice, przekroje, niż zawory wydechowe. Wynika to z dążenia do zwiększenia masy ładunku podczas cyklu pracy silnika, większa moc. Z tego też powodu, jeśli liczba zaworów na cylinder jest nieparzysta, to zaworów ssących jest więcej. Zawory wykonane są ze stali żarowytrzymałej zwanej stalą zaworową. Mają kształt pręta o średnicy kilku milimetrów, długości kilkunastu centymetrów, zakończonego z jednej strony wyprofilowanym dyskiem, tak zwanym grzybkiem. Profilowanie zapewnia dobry docisk zaworu do gniazda zaworowego i szczelność cylindra. Docisk grzybka zaworu do gniazda i tym samym szczelność cylindra zapewnia sprężyna śrubowa. Niekiedy z talerzykami oporowymi na końcach. Pręt porusza się w tulei prowadzącej. Ma założony uszczelniacz ograniczający przepływ oleju smarującego z nadgłowicy, gdzie typowo pracują inne elementy układu rozrządu, do cylindra. Zużycie tego uszczelniacza jest często powodem nadmiernego zużycia oleju przez silnik. Drugi koniec zaworu połączony jest z innymi elementami układu rozrządu, zapewniającymi synchronizację ruchów zaworów z cyklami ruchów tłoków silnika. Uszkodzenie, wygięcie i tym samym utrata szczelności zaworu może wystąpić przy zerwaniu paska rozrządu po zderzeniu tłoka z otwartym zaworem. W czasie normalnej wieloletniej eksploatacji silnika ma miejsce także nadtapianie i zużycie korozyjne samych zaworów i gniazd zaworowych, zużycie przylgni zaworowej, co prowadzi do pewnej utraty szczelności i spadku kompresji. Naprawa polega na fresowaniu, szlifowaniu i docieraniu zaworów i gniazd.